Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej często wykonują pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub o dzieło. Jeżeli wspomniane umowy są zawierane z przedsiębiorcami, to uzyskiwane na ich podstawie przychody zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Funkcję płatnika podatku dochodowego od tych przychodów pełni przedsiębiorca, na rzecz którego wykonywane jest zlecenie lub dzieło. Ma on obowiązek obliczenia i pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego lub zaliczki na podatek. Opodatkowanie podatkiem zryczałtowanym ma miejsce, gdy umowa została zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem płatnika i kwota należności określona w umowie nie przekracza 200 zł. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie. Płatnik pobiera w takim przypadku zryczałtowany podatek w wysokości 18% przychodu, niepomniejszonego o koszty jego uzyskania ani składki społeczne. Kwoty tego podatku nie obniża się natomiast o składki zdrowotne. Zaliczkę na podatek dochodowy płatnik pobiera zawsze w sytuacji, gdy wykonawcą zlecenia lub dzieła jest jego pracownik. Jeżeli natomiast umowę zawarto z osobą niebędącą pracownikiem, pobranie zaliczki na podatek jest konieczne, gdy kwota należności z umowy jest wyższa niż 200 zł, albo gdy w umowie określono jedynie sposób wyliczenia należności, a nie jej wysokość. Płatnik oblicza zaliczkę według 18% stawki podatku, chyba że podatnik złoży wniosek o obliczenie zaliczki z zastosowaniem wyższej stawki podatkowej. Wtedy stosuje się 32% stawkę. Podstawą obliczenia zaliczki na podatek stanowi przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania przychodów oraz potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki społeczne. Koszty uzyskania przychodów z tytułu umów zlecenia i o dzieło są określone ryczałtowo i wynoszą 20% uzyskanego przychodu pomniejszonego o składki społeczne, jeżeli takie składki zostały potrącone przez płatnika w danym miesiącu. Obliczoną zaliczkę zmniejsza się o podlegającą odliczeniu część składki zdrowotnej pobranej przez płatnika ze środków podatnika. W przypadku, gdy świadczenie ma charakter niepieniężny, podatnik, jeszcze przed jego otrzymaniem, musi wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku. Przychodów z umów zlecenia lub umów o dzieło opodatkowanych w sposób zryczałtowany nie wykazuje się w zeznaniu rocznym. Nie ma natomiast przeszkód, aby w zeznaniu rozliczyć składki społeczne i zdrowotne opłacone od tych umów, których płatnik nie uwzględnił przy obliczaniu podatku zryczałtowanego. W zeznaniu wykazuje się natomiast dochody z umów zlecenia lub o dzieło, od których w trakcie roku były pobierane zaliczki na podatek. Dochody te rozlicza się łącznie z innymi dochodami, do których ma zastosowanie skala podatkowa. Co istotne, w rozliczeniu rocznym podatnik może wykazać koszty uzyskania przychodów z tych umów w wysokości faktycznie poniesionej. Jest to dopuszczalne, o ile udowodni, że koszty poniesione w związku z wykonaniem zlecenia lub dzieła były wyższe niż koszty zryczałtowane zastosowane przez płatnika.